Cześć, siemanko, witam Was na kanale Rybnięci. Kolejna wędkarska wyprawa na piękną, dużą wodę PZW z Method Feederem. Trzy ostatnie wypady na tą wodę kompletnie na zero. Łowiłem tu już piękne karpie i tak dalej, ale ostatnio nie mogłem się przełamać. Lipiec, początek sierpnia też te pogody były nie za dobre, zbyt ciepło, jak dla mnie oczywiście. No ale co, jestem nad wodą, będę próbował, troszkę zmiana taktyki. Łowiłem tutaj piękne liny w tym roku, tak jak wspominałem, nie złowiłem żadnego. Chciałbym się do nich dobrać, oczywiście będę się cieszył z każdej ryby. Nie przedłużam, zarzucam wędki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. To pomoże mi w dalszym rozwoju, nic Was nie kosztuje. Także widzu, klikaj suba, jeśli Ci się podoba, a ja zaczynam. Tak, zanim jeszcze jest szaruwa, wędki jeszcze nie rozłożone, przygotuję sobie miks, żeby już sobie pracował, namaczał się. Co dzisiaj? Dzisiaj w końcu chcę złowić ryby. Trzy wypady chyba na tą wodę, tak jak wspominałem, na zero, totalnie na zero. No i co? Dzisiaj sobie użyję, zawsze używam ciemnego, dzisiaj jasny pelet z Osmo. Do tego podsypiemy to tym kukurydzianym miksem. No i mam nadzieję, że tym razem to zadziała. Chciałbym w końcu coś złowić, naprawdę. No, cieszyłbym się z linów, ale kurczę, zobaczymy, co się wydarzy. Także ja robię miks, rozkładam wędki i walczymy. A, bardzo fajny zapach, już Wam pokażę z bliska. Taki jasny, nowy pelecik z Osmo. Namaczamy, do tego posypiemy fajnie miksem, zrobi się taka panierka i lecimy. Tak w proporcji 1:3. O, wygląda to całkiem nieźle, jeszcze damy troszkę. Dobra. I to wszystko. Zaczynamy łowić. Dobra, jest pierwsza ryba. Nie jest to ani karp, ani lin. Ale pierwsze koty za płoty po jakiejś godzince, no niecałej. Taki niewielki leszczyk na metodę. Ale dobra, nie rezygnuję, rzucam. I czekam na coś większego. Na razie rekordowe sztuki, ale nie poddaję się, jest druga rybka, niewielka, ale liczę jednak na coś większego. Nie narzekam, mam jeszcze kilka godzin, systematycznie rzucam i zobaczymy, czy coś podejdzie. O,
No i co? Kolejny leszczyk. Ten zdecydowanie największy. Chociaż... no rozmiar tych ryb nie powala. Coś się dzieje. Co jakiś czas jest jakieś branie, ale kurczę, liczyłem na coś innego. Łowię dalej. Licząc, że przyjdą jakieś większe rybki. Dobrze, że cokolwiek się dzieje. Leszcz do wody. I walczymy dalej. Cztery godziny wędkowania za mną. Efekty sami widzieliście. Kilka, może z 7-8 takich wzdręk, do tego jakieś leszczyki niewielkie. No ale nie o to mi chodziło, nie przyjechałem na metod feeder łowić takie wzdręgi. Dzisiaj mamy sobotę, jutro jest niedziela, wstaję wcześnie rano i powtórka, muszę w końcu coś połowić. Także co, zapraszam na drugą część filmu, mam nadzieję, że nowa miejscówka i jutrzejszy dzień przyniosą lepsze efekty. No i co, witam was z drugiego dnia, tak jak zapowiadałem. Jest niedziela, ale postanowiłem nie tylko zmienić miejscówkę, ale zmienić też godzinę. Jest popołudnie, jest po godzinie 14. No nie odpuszczę w ten weekend, muszę w końcu złowić jakieś fajne ryby. No wczoraj sami widzieliście takie wzdręgi i leszczyki i to zaledwie kilka sztuk z 7. Chciałbym w końcu dostać te liny. Nie ględzę dłużej, zarzucam wędki, staram się, troszkę zmodyfikuję taktykę, troszkę inny miks, mniej peletu i zaczynamy dzień drugi. No i w końcu jakaś rybka i może troszkę większa niż wczoraj. Podejrzewam, że taka większa wzdręga. Pięknie. Jest coś większego. Już jestem zadowolony. Wędki jakieś 20 minut w wodzie. Pierwsza rybka. Bardzo fajna, zaliczona. Kolejne branie. Mam wędki zarzucone jakieś, no może ponad godzinkę. Taka wzdręga leci do wody. Okej, był mały przestój. Wow. Ale teraz całkiem ładna płoć. Tam jeszcze złowiłem jakąś małą wzdręgę, tego wam nie pokazywałem. Już minęły ponad 2 godziny, jeszcze myślę 1,5 godzinki przede mną. Ile ta płoć ma? No, 25 cm. Całkiem ładna płoteczka. Nie jest to gigant, ale cieszy. Mam nadzieję, że pod wieczór jeszcze się te rybki ruszą. Ale powiedzmy, że już jest lepiej niż wczoraj. A jeszcze czekam na jakieś, no czekam na tego lina, zobaczymy. A rybka do wody.
Kolejna wzdręga, przynajmniej troszkę większa niż wczoraj. Mówimy dalej. Kolejna wzdręga. No i tak, wzdręgi niestety nie odpuszczają. Kolejna, myślę, że jedna z ostatnich, jest przed 19, także zaraz będę się zwijał. No kurczę, chyba lina już mi się nie uda dopaść. Trudno, dwa dni na wodach PZW, wczoraj i dziś. No bez szału, ale i tak dodam ten film, żebyście widzieli, że nie zawsze jest kolorowo, że też czasem po prostu no nie połowie tak, jakbym chciał. Ale co, kolejny wypad będzie pewnie, jak nie w tygodniu, to w weekend. No i znowu będę walczył. Zobaczymy. Okej, ja już jestem spakowany. Chwila roboty, bo nie miałem dużo sprzętu. No i co wam mogę powiedzieć po tych dwóch dniach wędkowania? Nie będę się rozwodził, bo sami widzieliście. No nie były to najlepsze wypady na ryby w tym roku. Ale tak to jest z wodami PZW, do tego też trzeba się przyzwyczaić, że nie zawsze się połowi. I tak jestem zadowolony, że były jakieś brania, przynajmniej coś się działo. Nie siedziałem. Tych wzdręg było sporo, już wam ich potem nie pokazywałem, bo też nie były zbyt wielkie. Liczyłem, że będzie lepiej. Było średnio. Czekam na kolejny wyjazd. Mam nadzieję, że połowię następnym razem fajne ryby. Jeśli filmik wam się spodobał, na zachętę zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Tym razem nie było karpi, nie było linów, ale ja je jeszcze dorwę. Do następnego, siemano.